Cześć moi drodzy, dzisiaj mam wyjątkowy odcinek, jakiś facet mnie śledzi, to w ogóle nie wiem co to się stało. Wstałem sobie z rana, patrzę, jakiś koleś z kamerą chodzi za mną. Co o czym dzisiaj będzie ten odcinek? Nie wiem, pewnie się zastanawiacie o czym będzie. Wczesny, rześki poranek, idziemy do łazienek, pobiegać idziemy. Ranny trening, biegania, 30 dni samodyscypliny. Dzisiaj będzie ciekawy wątek, o którym właściwie mogłoby być całe 30 dni, ale to będzie wątek o nawykach. Nawykach, które nam pomagają, które nam przeszkadzają, jak nad nimi pracować, co z nimi zrobić i zadanie dostaniecie, moi drodzy, nawykowe. Już macie w ogóle zadanie nawykowe na 30 dni nawyków, ale to będzie specjalne. No to idziemy dalej. Już dojechałem, moi drodzy, do tego, do łazienek. Facet z kamerą cały czas idzie ze mną, gdzieś tam koleś jakoś śledzi mnie, ale to jeszcze nic, drugi zaczął zjść po prawej stronie, jakiś gość się dołączył, kurde, jestem śledzony, nie wiem czy ta popularność tak działa na mnie, ale wracając do tematu dzisiejszego, który raz zapoczątkowałem, o którym dzisiaj będzie dzień, w ogóle to mówimy o nawykach i człowiek, który jest po mojej prawej stronie. Dzień dobry, cześć. To właściwie pierwsza rola to jest student, nie? Bo tak, żeśmy się gdzieś spotkali. To student Executive MBA z Akademii Leona Koźmińskiego. Trochę sobie pogadamy dzisiaj. Student jest niespodzianką, bo dzisiaj niespodzianka w programie będzie i w ogóle nowe ogłoszenie do was, coś nowego się wydarzy dzisiaj. Czy drogi student ma jakieś nawyki dobre? No walczę codziennie rano i wieczorem. Dużo sportu. Razem z Sebastianem przygotowuję się do Ironmana w Gdyni. 2 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i półmaraton. No daj spokój, nie 2 km, kilometr 900, no, nie? Zaokrąglę. Kilometr 900, nie? Tam wiesz, niektórzy tam starzy triatlonercy powiedzą, kurde, fajnie, to jakie 2 km, kilometr 900, nie? A masz pan jakieś złe nawyki jeszcze? Staram się z nimi walczyć. Rzuciłem palenie 1 stycznia, więc myślę, że to był taki zły nawyk. No i jeszcze kilka by się znalazło, ale myślę, że to nie może na dzisiejszy film. Nie będziemy upubliczniać, słuchajcie, bo się to... Nie na dzisiejszy film, tak, czyli może być tak, że powstanie seria numer 2. 30 dni do pokonywania złych nawyków, tylko dla odważnych. Dobra, idziemy pobiegać. Jest taki moment, moi drodzy, że już gadać się nie chce, ale my swoje zrobiliśmy. Nawyk. Jedną z najciekawszych rzeczy, jak człowiek buduje nowe nawyki, to jest to, żeby sobie znaleźć kogoś, kto mu nie pozwoli zejść w trakcie, jak będzie chciał. To jest taki pierwszy punkt, o którym wam chciałem powiedzieć. Jak coś robicie nowego i za coś się zabieracie, weźcie sobie kogoś, kto was będzie śledził. Jak powiecie nie mogę, to pewnie nie, możesz, dajesz. Witam was wieczorową porą. Nagrywam dla was kolejny odcinek. To już 5 dzień dzisiaj. Dziękuję za poprzednie, dziękuję za informacje, jeszcze bardziej dziękuję za udostępnianie tego materiału. Mam dla was dzisiaj kilka ciekawych informacji. Pierwsza jest taka, że temat nawyków jest czymś, co mnie bardzo w życiu pasjonuje, coś, co badam, czytam o tym, szukam i chcę się z wami podzielić kilkoma wskazówkami w tym temacie. Tymi, które dla mnie działają, tymi, które być może wam mogą być przydatne, jeżeli wykorzystacie je dla siebie. Nie wiem, sprawdźcie. Tylko tak można się dowiedzieć, czy coś dobrze działa, czy nie. Pierwszy element wspierania i pracy nad nowymi nawykami, nad tymi pozytywnymi nawykami, to znalezienie sobie kogoś, kto może wam towarzyszyć. Powiedziałem już o tym na biegu z Pawłem. Znalezienie sobie kogoś, kto może wam towarzyszyć, jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że możecie mieć takiego coacha, przyjaciela, towarzysza podróży, kogoś, kogo możecie znaleźć w tej podróży 30 dni samodyscypliny, kto nie pozwoli wam odpuścić, kiedy wy będziecie chcieli, kto wie, na co was być może stać w momentach, kiedy wy sami tego nie wiecie. Ja w każdej dziedzinie mojego życia, no prawie każdej, korzystam ze wsparcia osób, które są w czymś lepsze, mądrzejsze ode mnie i mają więcej doświadczenia i wiedzy. W sporcie kilka osób pomaga mi zajmować się nawet różnymi dyscyplinami. Mikołaj Luft pilnuje mojego treningu, Damian Witkowski pilnuje mojego biegania, towarzyszy mi przy najtrudniejszych treningach. To są osoby, które układają mi plan, pomagają mi w tym obszarze. Mam też Roberta, mam też Piotra, którzy pracują ze mną w kontekstach merytorycznych, psychologicznych, w coachingu, w superwizji, w pracy, w konsultowaniu mnie w różnych wyzwaniach zawodowych, które mam. Współpracuję na co dzień z wieloma osobami, które pomagają mi pilnować siebie i budować nawyki, które być może sam bym odpuścił, a mając taki zespół koło siebie, jestem w stanie nawet trudne rzeczy robić, wdrażać i pilnować regularności. No właśnie, regularność to jest ten drugi element związany z nawykami.
Kiedyś, kiedy zaczynałem biegać, Damian, który pomagał mi przygotować się do drugiego mojego maratonu, powiedział taką ciekawą rzecz, żeby nieważne ile, jak się rozpoczyna, ale ważne, żeby regularnie to robić. Czyli jeżeli bierzecie się za coś w sporcie, bierzecie się za coś w innych dziedzinach waszego życia, edukacji, rozwoju, relaksie, cokolwiek jest tym celem nawykowym, regularnie jest ważniejsze niż ile. Jeżeli będziecie biegać codziennie 5 minut, to jest dużo więcej warte niż raz na miesiąc 5 godzin. Regularność jest tym elementem, który bardzo pomaga we wdrażaniu nowych nawyków. I ten program jest świetnym narzędziem, aby to robić. Trzecia rzecz, która jest istotna, to to, i to właściwie uwaga i zalecenie, aby nie pracować jednocześnie nad wdrażaniem zbyt wielu nawyków. Dlaczego? Dlatego, że nasze zasoby energetyczne, nasze zasoby silnej woli są ograniczone. Nasze życie nie polega tylko na 30 dniach samodyscypliny. Macie mnóstwo zajęć, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo spraw, którymi się musicie zajmować każdego dnia. Nie przesadzajcie z tym, żeby wybrać więcej i nic nie zrobić. Czasami jest warto wdrożyć 1-2 postanowienia, pracować nad jednym lub dwoma nawykami i to wystarczy. Czasami jeden cel w kontekście nawyków wystarczy, kiedy jest zrealizowany. Jeżeli bierzemy sobie zbyt dużo wyzwań naraz, jeżeli stwierdzamy, że od teraz nie będziemy, nie wiem, palić tak jak Paweł wspomniał i zaraz będziemy biegać, jeszcze nie będziemy jeść słodyczy, jeszcze nie pić wina, jeżeli będziemy wstawać codziennie rano, długo to może nie potrwać, dlatego że nasz organizm, nasz umysł, nasze podejście być może nie było do tej pory nastawione na tak duże wyzwania. A więc nie wszystko naraz, po kolei dajcie sobie czas na to, żeby to zrealizować. Ten czas jest chyba jednym z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o nawyki. Te złe łatwo wchodzą nam w krew. Trudno się ich pozbyć. Niestety, te dobre zawierają dużo więcej czasu, ponieważ w naszym mózgu musi się wytworzyć pewien ślad pamięciowy, pewna ścieżka neuronalna, pętla, która pomoże nam wdrożyć w życie nowe nawyki. To zabiera czas. Nie powiem Wam dokładnie w tym momencie ile. Różnie. Są różne teorie, nawet w psychologii na ten temat, ile to czasu zabiera. Teraz, dwa wyzwania. Najpierw pokażę Wam jeden z moich ciekawych nawyków, mojej pracy nad moimi codziennymi nawykami, który nie ma nic wspólnego ze sportem, nie ma nic wspólnego z moim życiem biznesowym. Niektórych Was ubawi, więc proszę nie śmiejcie się z tego, na jakim etapie jestem, ale to jest jedna z moich aktywności, którą wdrażam i staram się prawie każdego dnia ćwiczyć to, nawet w taki śmieszny sposób. Zobaczcie. Tak więc to jest, moi drodzy, moja gitara. To jest taki jeden z elementów mojej pracy nad nawykami moimi. Bardzo niezwiązany ze sportem i z innymi rzeczami, ale związany się z ćwiczeniem tych palców. Teraz Jacek mi dał takie ćwiczenie, które robię teraz ostatnio, które polega na tym, że mniej więcej cztery rzeczy mam tutaj na trzecim progu robić, utrzymać dobrze palce i mam wszystko, co mam robić, to robić tak. Zagram Wam to, żebyście zobaczyli, jak to może ciekawie brzmieć. Trochę głośniej dam, żeby było słychać. Czyli całe ćwiczenie, moi drodzy, polega na tym, że ja po prostu cztery dźwięki robię, nie? To, bo na razie tyle umiem, bo tyle pamiętam. Kładę to tutaj i robię po prostu cztery rzeczy. Ale czasami nie wytrzymuję tego ćwiczenia i robię sobie tak, że jak jestem sam w domu, tak jak teraz prawie sam, to sobie podgłaśniam to wszystko i staję sobie i myślę sobie, że jak już się nauczę grać na gitarze, to będę miał coś takiego. To będę miał coś takiego. Tyle, jeżeli chodzi o moje ćwiczenie nawyku grania. Jest bardzo ważne,
jeżeli chodzi o pamięć ciała, o pamięć komórkową, bo się nie komórkową, pamięć ręki i ciała, przyzwyczajenia się do tego, co się tutaj robi. To jest Albert Einstein powiedział kiedyś coś takiego, że on nie jest specjalnie utalentowany i nie był specjalnie utalentowany, chociaż wszyscy wiemy, że był inteligentniejszy, ale uważał, że przewaga jego nad innymi polegała na tym, że był w stanie wytrwać dłużej niż inny w czymś, czym się zajmował. Jak spotykał jakiś problem, albo miał jakiś problem do rozwiązania, to niektórzy odpadali bardzo szybko. Albert Einstein wytrzymywał dłużej z tym problemem. Tak samo jest z nawykami. Jak my dłużej wytrzymamy i dłużej coś poćwiczymy, to jesteśmy w stanie grać. Nie tylko tak jak ja, ale też tak jak Metallica. A więc to było moje granie. Śmieszne granie jak na ten moment, pomimo tego, że próbowałem coś tam z Metallicą zrobić z utworem Enter Sandman. Gitara jest trochę rozstrojona, wybaczcie, ale to był tylko przykład. Przykład czego? Że na dzisiejszym moim etapie, po 20 kilku latach nie grania na gitarze, wszystko czego się uczę, to ruszanie czterema palcami. To jest wszystko czego ja się muszę nauczyć. A potem pójdę krok dalej. To jest moje zadanie na dzisiaj. Teraz dwie ważne wskazówki dla was. Pierwsza. Jak się czegoś podejmujecie, to nie odpuszczajcie i nie rezygnujcie, dlatego że rezygnowanie też wchodzi w nawyk. Jeżeli zbyt często odpuszczamy, jeżeli często rezygnujemy z naszych postanowień, to też staje się naszym nawykiem. Nie ma nic gorszego, właściwie oprócz tego, co możemy sobie w głowie wykultywować, to nawyk rezygnowania. Ludzie, którzy wytwarzają sobie nawyk rezygnowania, odpuszczają szanse i możliwości w życiu, nie dają sobie szans na to, żeby realizować siebie i swoje cele i marzenia. I to jest jedna przestroga. Rezygnowanie staje się nawykiem. Druga przestroga mówi o tym, że to, co jest łatwe do zrobienia, jest też łatwe do nierobienia. Te małe, drobne, proste rzeczy, które możemy robić każdego dnia, te 5 minut biegania, te 3 minuty czytania, jest łatwe do zrobienia, ale ponieważ jest łatwe do zrobienia, jest też łatwe do nierobienia. I ludzie odpuszczają. Te rzeczy, które akumulowane przez czas mogą powodować ogromne zmiany w jakości ich życia i w celach i w nawykach, które wdrażają w swoje życie. Nie odpuszczajcie tych małych, drobnych rzeczy. Prawo akumulacji, takie pojęcie, na które kiedyś trafiłem w jednej z książek, mówi o tym, że sukcesy wynikają nie z tego, co robimy od czasu do czasu, tylko z tego, co robimy każdego dnia. Nasze umiejętności, pamięć w ciele, w głowie się akumuluje i te drobne rzeczy powodują, że widać ogromne różnice po czasie, kiedy ktoś każdego dnia robi coś małego. Ten program i to, że zaangażowaliście się w niego, jest właśnie przykładem tego, że można coś robić każdego dnia, że te elementy mogą się akumulować. To tyle, jeżeli chodzi o nawyki. Teraz jeszcze jedna niespodzianka dzisiejsza, z którą chcę się z wami podzielić i zadanie. A niespodzianka jest niesamowita. Zobaczcie, gdzie byłem dzisiaj po południu. Moi drodzy, jestem na Pradze właśnie w Warszawie i mam ciekawe tło z tyłu za sobą. Jak widzicie tutaj to tło, takie logo jest Open Finance i Home Broker. I to logo i to tło nie jest przypadkowe, bo dzisiaj właśnie Open Finance i Home Broker dołączyli do naszej akcji 30-dniowego wyzwania i będą nas wspierać, w projekcie 30 dni samodyscypliny. W specjalnej działce, a mianowicie będziemy pomagać Fundacji Rock and Roll w dwóch projektach, o których wam zaraz powiem. I ich wsparcie będzie tutaj bardzo ważne, bo dla wszystkich z was, którzy skończycie 30-dniowe wyzwanie, 30 dni samodyscypliny, za każdego z was, który skończy 30 dni samodyscypliny, Open Finance i my wspomożemy Fundację Rock and Roll. Także jeszcze bardziej angażujcie się i bierzcie się do pracy, bo dzięki takim partnerom jak Home Broker, Open Finance, Chroma.pl, Artis i Oriflame by Wellness możemy wspierać nie tylko siebie i w rozwój naszych własnych nawyków, ale też Fundację Rock and Roll. Trzymam kciuki, do usłyszenia. A więc mamy kolejnego partnera, z czego jestem niezmiernie zadowolony i wdzięczny i bardzo dziękuję Open Finance i Home Broker, że przystąpili do akcji i mogą nam pomóc w realizacji tego wyzwania 30 dni samodyscypliny. Ale nie tylko nam, ale też Fundacji Rock and Roll.
mamy dwa cele do zrealizowania Fundacji Rock'n'Roll. Pierwszy to jest pomoc w specjalnym projekcie i po raku dla wszystkich, którzy doświadczają różnego rodzaju wyzwań, kiedy wychodzą z choroby. To jest niesamowicie trudne w wielu przypadkach. Wiem o tym, bo mój tata w obecnej chwili sam choluje na nowotwór i wiem, jak ciężka to jest choroba i walczymy o to, żeby każdego dnia był silny, żeby mógł radzić sobie. Jak z tej choroby się wychodzi, to jest jak po ciężkiej walce bokserskiej. Czasami jest trudno, czasami człowiek traci siły. I to jest projekt, który chcemy wesprzeć, ale chcemy też wesprzeć coś bardzo fizycznego, a mianowicie remont, naprawę albo zafundowanie nowych krzeseł na oddziale w onkologii w Instytucie w Warszawie, żeby każdy, kto tam przychodzi, miał komfort nie siedzenia na starych, zdezelowanych krzesłach, ale wygody, żeby nawet w poczekalni, w tak trudnych sytuacjach, mógł coś robić w godziwy sposób, czyli siedzieć. Wyzwanie jest takie, jeszcze raz powtarzam, będziemy wspierać i będziemy dotować pieniądze na fundację, na te dwa projekty za każdą osobę, która ukończy 30-dniowe wyzwanie, 30 dni samodyscypliny. Daję Wam dzisiaj dodatkowy impuls do tego, abyście pamiętali o tym, że dzięki Wam możemy pomóc komuś innemu. Dzięki Wam nasi partnerzy mogą wesprzeć kolejny projekt. Dzięki Wam możemy coś zrobić. Dzięki Waszemu wysiłkowi i Waszemu zaangażowaniu. Teraz, moi drodzy, zadanie na 24 godziny. Zadanie na najbliższe 24 godziny. Chciałbym, żebyście zerknęli do internetu, do książek, do Waszej pamięci, do Waszej wyobraźni, do Waszych doświadczeń sprzed tygodnia, dwóch miesiąca, z ostatnich lat i żeby każdy z Was napisał przynajmniej jeden sposób skuteczny, którego możemy używać my wszyscy, którym możecie się podzielić tu na dole, aby wdrażać nowe, skuteczne nawyki w życie. Szukamy skutecznych metod wprowadzania nawyków. Szukamy skutecznych sposobów na nawyki. Wasze zadanie polega na tym, aby znaleźć takie i jeden wkleić tutaj poniżej tego posta. Jeden sposób na to, żeby skutecznie wprowadzać nawyki w życie. Odpowiedź musi być krótka, musi być jasna, musi być radą, którą każdy z nas być może zastosować w swoim życiu i w swoim działaniu. Nie spędzajcie na tym zbyt dużo czasu, nie rozpisujcie się. Jak macie swoje doświadczenie, co u Was zadziałało, podzielcie się z nami. To jest zadanie na najbliższe 24 godziny. Jak nie macie jeszcze pomysłów, wujek Google pomoże Wam znaleźć odpowiedzi. Nie wklejajcie całych artykułów, wklejajcie jeden, który trafi Wam do serca, a może pomóc wszystkim nam. Trzymam kciuki za Wasze zadanie. Cieszę się, że jesteście ciągle z nami. W przyszłym tygodniu uruchomimy stronę wydarzenia, na której będziemy bezpośrednio się komunikować już z wszystkimi Wami, którzy bierzecie udział w wydarzeniu. Ale to w przyszłym tygodniu. Na razie dziękuję. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego. Do jutra.